Witam Cię, kochany katoliku, w kolejnym odcinku. Zatytułowałem go Jesteśmy na wojnie. Czy dzisiaj słyszymy okrzyki typu wojna, wojna, wojna? Nie słyszymy. Czy to oznacza, że wojny nie ma? Czy to oznacza, że jest pokój? Czy tak myślisz? To dlaczego tyle niepokoju, agresji, złości w tobie i we mnie, zwykły katoliku? Zastanawiałeś się nad tym? Pokój to słowo, które w języku hebrajskim przekazuje o wiele więcej treści niż jego polski odpowiednik. Być pełnym, bezpiecznym, zdrowym, w harmonii, bez lęku, stresu, w odpoczynku, zaspokojonym. Gdzieś przeczytałem, że pokój jest podstawową cechą Królestwa Bożego, w którym człowiek żyje w harmonii z naturą i z drugim człowiekiem. Czy nie tak? Skoro więc tego nie czujemy, to oznacza, że jest wojna, choć faktycznie nie ogłoszona publicznie. Gdybyś usłyszał, że ktoś wypowiedział tobie wojnę, to na pewno podjąłbyś działania, przygotował się do tego, aby odeprzeć atak i odpowiedziałbyś jeszcze silniej, aby ochronić to, co twoje. Ale tego nie czynimy, bo nikt publicznie tobie i mnie nie wypowiedział wojny. Jakże łatwo jest w tej sytuacji stracić czujność, bo wróg nie śpi i czyha na ciebie i na mnie. Czy na darmo jest napisane, jak czytamy w pierwszym liście Świętego Pawła 5:8: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając, kogo pożreć. Tracimy czujność, bo żyjemy w schematach. Mamy praktycznie wszystko pod dostatkiem. Jedzenie, picie, dom, wolność słowa, wolność sumienia, wolność poglądów, podejmowania decyzji. Mamy wszystko pod swoją kontrolą, a przynajmniej tak myślimy. Nikt z karabinu do ciebie, do mnie nie strzela, nikt nie stawia działu, żadne bomby nie spadają na twój i mój dom. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego tak źle, można by rzec? Skąd w nas tyle negatywnych uczuć? Czemu wobec innych, zwłaszcza najbliższych, nieraz stajemy się jak wilki? Za jedno wrogie słowo możemy posunąć się nawet do rękoczynów. Widzimy tyle złego wokół nas, mówienia, postępowania, działania. Media aż huczą na różne tematy jak tsunami, LGBT, propaganda typu w stosunku do tego, czy aborcja być powinna, czy nie powinna, życie księży, życie tak zwanych celebrytów, media, które gloryfikują jednych, a niszczą drugich. Możemy wyliczać i każdy z nas może do tej listy dodać mnóstwo innych rzeczy. Jeśli my się wypowiadamy po jednej ze stron, to najczęściej siłą uderzamy w drugą stronę. Czy w tym wszystkim nie zapominamy o Bożych przykazaniach, o tym, jak mamy postępować? To winno stanowić dla nas podstawę w życiu codziennym. A nasze postępowanie, nasze opowiadanie się w życiu, w różnych sprawach powinno być konsekwencją tego, czym żyjemy. Ile razy zdarzyło nam się w cudzysłowie obrzucać innych różnymi epitetami? Czy teraz nie zauważasz, zwykły katoliku, że toczysz walkę? Że jesteś na wojnie? Czy nadal myślisz, że jednak wokół nas jest pokój? Jeśli więc zgodzisz się ze mną, że wokół nas toczy się wojna inna niż ta, którą sobie wyobrażamy,
inna niż ta, która była pierwsza czy druga wojna światowa, inna ta, o której czytamy w książkach, to czas pójść dalej i odnaleźć swoje miejsce i zacząć bronić siebie i swoich najbliższych. To czas decyzji. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy też, jak mówi Pismo Święte, że ani gorący, ani zimni, ale letni jesteśmy. Co mamy czynić? Uzbroić się i bronić swojego życia, jak czytamy w liście do Efezjan w rozdziale 6 od 10 do 17 wersetu. Jeśli uważasz, że sam sobie poradzisz, to nie musisz dalej tego odcinka słuchać i możesz to wszystko zostawić, ale jednak myślisz, że to ma sens, to ma znaczenie i że trzeba podjąć właściwe kroki, to proszę posłuchaj i powtarzaj sobie nieustannie: w Jezusie jestem więcej niż zwycięzcą. Jak czytamy w liście do Efezjan 6:11: obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Jedno już wiemy. Potrzeba jest zbroi, i to Bożej zbroi. Mając taką zbroję, zło nie będzie miało do nas dostępu. Mało tego, możemy stanąć do walki. Nasze biodra niech będą przepasane prawdą, a pancerzem niech będzie sprawiedliwość. A na tym świecie często króluje pół prawda i sprawiedliwość, ale moja, według moich zasad. To ja mówię prawdę. A gdy inni złapią nas na przysłowiową wędkę i przyłączą do siebie, to okazuje się, że z tej prawdy już niewiele zostało. Czy nie widzisz tego, zwykły katoliku, w codzienności? Zapisywanie się, opowiadanie się za różnymi partiami, organizacjami. A gdy nas przyciągną i chcemy wyjść stamtąd, to często pojawia się szantaż. I co wtedy? Trudny wybór. W tym wszystkim zapominamy o jednym. O sprawiedliwości. Bożej sprawiedliwości. Prawda i Boża sprawiedliwość zawsze będzie nas chronić. Tylko takie życie daje gwarancję zwycięstwa. Nie jest to łatwe, ale ważne, abyśmy pragnęli żyć i postępować po Bożemu. Aby Jezus Chrystus był obecny w naszym życiu i pomagał nam w sytuacji zagrożenia. Jakże często myślimy, że to, co daje świat, karabiny, działa, wojska, układy zapewnią nam bezpieczeństwo. Nie łudźmy się. To nie są twoi i moi obrońcy. To króluje na tym świecie. Ale my należymy do innego świata. Do świata, w którym przewodzi Pan Bóg. To tyle w tym odcinku, a w następnym usłyszysz, jak mamy się przygotować, jak się ubrać, aby zwyciężyć razem z Jezusem. Amen.